No tak, no to wszystko to tak jak widać, prawda? No, to ma być jeden dzień, który ma się początkowany. No to jest mój piorun. Jaki zeus, taki piorun. I chyba się dzieli na dwie części. Z jednej strony się chce, a dzisiaj ta słowa. W niedzielę chcę, żeby wszystko skończyć. Dzisiaj? No. To jest nice. Kiedy będzie już ciemno, musimy wykorzystać to. Tak, ale musimy dzisiaj wytrzymać, dopóki będzie jasno. Nie wiadomo, że kiedy to zrobi ciemno, to będzie sensu. Ale jeszcze trwam. No jak będzie chyba zwarta i gotowa do pracy, wszyscy zapalą. Wita Japonia. Japonia, tak. Sandro, czy zatańczysz ze mną walca? Z przyjemnością. Ogłaszam wszystkim, że Kassandra przyjmuje w lewym rogu sali. Zeus nie będzie brał udziału w tym przedsięwzięciu, bo wie, w jakim stanie obudzi się rano. No i co? Ale mi to co? Potem będę ja. Nie. Kiedy mu powiesz? Już niedługo. Że wtedy będzie nam trudniej. Myślisz, że wtedy mi przejdzie? Wiem. Zobaczymy. Apollo? Nic od ciebie, od pana nie chcę. Nigdy nie chciałam. Nie chcesz widzieć przyszłości? Nie wzgardza się mną. Nie wzgardza się moimi wielkimi darami. Kara będzie tym bardziej dotkliwa! I co? Co będzie potem? Wesele. Ale nie z miłości. Nie zaprosicie Erin! Nie! Uważaj na kole! Szami, wyścimy szpali. Kassandra, to jest moje miasto pod popiołem. To jest moja głowa pełna wątpliwości. Kochałam was, ale
kochałam z przyszłości. Skąd coś łatwiejszego, jak zobaczyć śmierć. Wyjdzie na moje, tylko że z tego nie wynika nic. Tetydo i Peleusie, zebraliśmy się tutaj, aby zwieńczyć wasz związek nie tylko przysięgą, ale przede wszystkim wspaniałą ucztą! Dobra, grajmy! Daj mu się na podobnej to miało nie być. Co ona to robi? Co macie takie zdziwione miny? Koniec Brentwoodu. Dla najpiękniejszej. Zeusie, osądź. Nie Zeusowi rozstrzygać te sprawy. Niech Paryz osądzi. Dam ci mądrość. Mądrym już. Dam ci władzę. Rządzę już. Dam ci najpiękniejszą. Czyżby? Hela! Teraz, na weselu, służąc tym wreszcie, okryj trochę. Wszystko, co się robi, zakryj się tym tu, naprawdę, z tym, bo ja nie mogę to Proszę, co to jest? Czy to jest koń? Czy to jest, kurczę, koń? Proszę cię. Cały tata. No to nie mogę w to uwierzyć. Moja żona wziął na weselu konia. No świetnie, fajnie. To chyba nie twoje. To nie jest moje dziecko w ogóle. To jest twoje dziecko. Co to mi tu urodziłaś? Jak ty w ogóle tak możesz mówić? To jest koń. No jest jasne. Ty to urodziłaś konia. Jasne, żeby dobrał konia. Stajnie. Dzięki. Ty to urodziłaś. Ale jaki podobny do ciebie. Nawet galopuje jak tata. To pytka.